Dobry wieczór. Dzisiaj 26 dzień sierpnia. Według mnie najważniejszym wydarzeniem tego dnia był raport Komisji Śledczej w sprawie VAT, jaki przedstawił przewodniczący Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Nie będę wchodził w szczegóły, mówiąc krótko, domaga się Trybunału Stanu dla Tuska, dla pani premier Kopacz oraz ministrów finansów Rostowskiego i Szczurka. Zarzuca przewodniczący Horała tym politykom rozszczelnienie systemu podatkowego. No to nie ulega nam jeszcze wątpliwości, że takie były podejmowane kroki prawne, żeby akurat umożliwić wyłudzanie podatku VAT. Są osoby odpowiedzialne. Kwota wyłudzeń to jest no, 2/3 rocznego budżetu Polski mniej więcej. To jest skala kradzieży niespotykana wręcz. No, żeby słowo ciałem się stało, żeby ci politycy stanęli przed Trybunałem Stanu, Sejm w większości 3/5 musi to zaakceptować, czyli 276 osób. Zobaczymy, kto ewentualnie spoza Prawa i Sprawiedliwości taki wniosek poprze. Także to jest przed nami. Marcin Horała był na początku lat 2000 członkiem Unii Polityki Realnej, zanim został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tę kwestię będziemy oczywiście obserwować. Jest przełom, jest wreszcie jakiś wniosek o ukaranie polityków Platformy Obywatelskiej. No, na to długo czekałem. Zobaczymy, czy do tego rzeczywiście dojdzie. Kolejny wybryk lewackiej polityczki. Głos dała eurodeputowana Sylwia Spurek z Wiosny, znana ze swego wegańskiego fanatyzmu. Powiada, jestem weganką i feministką. Kiedy w Parlamencie Europejskim mówię o wegańskim jedzeniu, to tak naprawdę nie mówię o jedzeniu. Mówię o wartościach, mówię o empatii jednych zwierząt, ludzi, do innych, według niej ludzie to zwierzęta. Mówię o katastrofie klimatycznej. Kiedy mówię o feminizmie, to mówię o szacunku dla zwierząt, których los, na przykład los krów mlecznych, jest zdeterminowany przez płeć. Także skala obłędu, widzę, jest coraz większa u tej osoby. Dodam, że oczywiście jest za aborcją do 12 tygodnia. To wynika z konwencji programowej Lewicy, także za chwilę o tym powiem. Także użala się ta pani nad losem krów mlecznych, natomiast nie użala się nad dziećmi jeszcze nienarodzonymi, bo według niej ludzie to zwierzęta, właściwie zwierzęta są nawet lepsze od ludzi. No wiadomo, można z nich mieć jakąś korzyść. Podrzucam taki temat pani Spurek, mianowicie kury są jeszcze bardziej zdeterminowane przez swoją płeć, bowiem muszą znosić jajka i to wyłącznie kury samice, koguty nie znoszą jajek, wyłącznie pieją i kopulują, także to jest dodatkowy powód, żeby do kogutów zapałać nienawiścią. No i co najważniejsze, kury są ofiarą wyzysku zwierząt takich jak ludzie, ponieważ zabierają jajka i sprzedają, czerpiąc z tego korzyści w sposób, jak sądzę, zupełnie nieuzasadniony. Ciekaw jestem, na co wpadnie jeszcze pani Sylwia Spurek. Dodam tylko, że była najbliższą współpracownicą Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara. Jakich kretynów polskie państwo musi utrzymywać, a właściwie wy? No to teraz możecie sobie właśnie zaobserwować. No ale w Parlamencie Europejskim zapewne znajdzie wielu sojuszników do swoich obłędnych pomysłów pani Spurek. Odbyła się też konwencja Lewicy, czyli tego projektu SLD, Biedroniowców z Wiosny i Nadbergowców z Razem. I muszę państwu powiedzieć, że obejrzałem obszerne fragmenty tego wydarzenia. Oprócz konkretnych postulatów była też taka otoczka emocjonalna. Trzej tenorzy oczywiście zaprezentowali w sposób szalenie dynamiczny swoje pomysły. No, głównie Biedroń przeszedł do takich kwestii obyczajowych, to było najbardziej barwne,
atakuje pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, głównie fundusz kościelny, religię w szkołach. I oczywiście twierdzi, że jeżeli będzie lewica zwycięska, to raz, dwa się do tego zabierze. No, ja tylko chciałem przypomnieć panu Biedroniowi, że śluby w kościele są dobrowolne, nikt nie musi akurat korzystać z żadnych sakramentów i wszelkie opłaty są też w zasadzie na zasadach pewnie rynkowych, a ustalane i ktoś, kto nie chce korzystać z usług osoby duchownej, to wcale nie musi nic płacić. Także nie wiem, o co się denerwuje. I tylko przypomnę panu Biedroniowi, który często się awanturuje, że okrągły stół był wielką wartością i że się tam umówił rzekomo z kimś na demokrację liberalną. Nie wiem, z kim się umawiał Biedroń, bo tam nad stołem go nie było widać, może pod stołem. Także okrągły stół dla niego jest dość ważny, ale przypomnę, że pozycja Kościoła katolickiego w Polsce jest efektem właśnie umów okrągłego stołu. Czyli rozumiem, że teraz Biedroń chce obalić okrągły stół, no, który z kolei dał uprzywilejowaną pozycję kolegom pana Czarzastego, no bo dzięki okrągłemu stołowi to czerwoni spod szubienicy prawie że trafili na salony i stali się elitą finansową, a i polityczną tej Rzeczypospolitej, żadnej kary nie ponosząc. Czyli to rozumiem, że pan Biedroń teraz wszedł do tych tak zwanych antysystemowców, którzy będą krytykować okrągły stół, skoro Kościół katolicki ma być tutaj przez niego jakoś no, skubany. Czy rozumiem, że teraz pan Zandberg też będzie szedł tym tropem i będzie rozliczał czerwoną burżuazję, czyli kolegów pana Czarzastego? No jeśli tak, to cały ten ich układ, ta wielka trójka jest zupełnie niekompatybilna ideologicznie. No, tutaj kwestia opodatkowania tacy, jaką zaprezentował pan Biedroń. No, ja tutaj dodam, że to jest darowizna i jak tak, no to też należy opodatkować zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, też darowizna. Nie wiem, dlaczego jedni mają być opodatkowani, drudzy nie z tego samego tytułu. Widzę więc, że lewica po tej konwencji w zasadzie chce zaproponować powrót do PRL-u, który ja pamiętam i zapewniam, że to nie było nic specjalnie godnego jakiegoś wspominania czy powrotu tych mechanizmów. No bo tak, tu pani Sylwia Spurek mówi jasno, że jest weganką i będzie chciała doprowadzić produkcję mięsa w ogóle do całkowitej anihilacji, czyli brak mięsa znane z czasów komuny, bo i kartki, i dzień bezmięsny i tak dalej. Czyli weganizm to znaczy brak mięsa, jak za komuny. Z drugiej zaś strony chcą likwidować kopalnie, czyli wiadomo, że będziemy mieli niedostatki energii elektrycznej, czyli będziemy siedzieć po ciemku, tak jak za komuny było też tam któryś stopień zasilania i wieczorami wyłączana była elektryczność, zwłaszcza w prywatnych domach. No i pan Czarzasty straszy Ziobrę Trybunałem Stanu, czyli rozumiem, że też będą jakieś represje, więzienia. I oczywiście jasny był kurs antyamerykański. Powiedziano, że nie będziemy kupować samolotów amerykańskich. Czyli to jest wszystko składa się na taki PRL bis na tych obszarach. Czyli miało być na tęczowo, a będzie po prostu na czerwono. No i jeśli chodzi o tą panią nieszczęsną Spurek, no to widać, że dieta wegańska niszczy przede wszystkim mózg. Nie dość, że ta pani wygląda dość tak no, mizernie, no to widać, że z myśleniem też nie najlepiej. A jeśli chodzi o kwestie programowe na konwencji przedstawione, no to oczywiście wszystkie leki na receptę mają być po 5 zł, płaca minimalna 2700, no a dlaczego nie 3000? Ja pamiętam jeszcze kilka dni temu słyszałem polityków lewicy, chyba pana Zandberga, ale nie chciałbym tutaj nie jestem pewien, gdzie była mowa o 1000 euro jako minimalnej płacy, no widać spuszczają z tonu. No, kwestia związków partnerskich była poruszona i tu ciekawostka, włączył się alarm taki przeciwpożarowy na sali, w której odbywała się konwencja, doszło tam do alarmu, do przerwania konwencji. No i po tym, jak już powrócono po tym alarmie, ewakuacji chyba, no to gdzieś się zawieruszył pan Biedroń, czyli spieprzył naprawdę. I jak przez dłuższą chwilę nie mogli go tam nigdzie znaleźć, pan Czarzasty coś tam próbował zabawiać publiczność w charakterystyczny dla siebie sposób. Pan Biedroń czmychnął na dobre, jak widać.
Jeszcze w kwestiach takich ekonomicznych to emerytura gwarantowana 1600 zł, Trybunał Stanu oczywiście dla Ziobry to Czarzasty obiecywał. No i skoro jeszcze o tym kościele katolickim była mowa, to o tym była kwestia tego, że ma najwięcej ziemi w Polsce. No ja mówię, to też jest wynik akurat umów Okrągłego Stołu i wynikających z tego kolejnych porozumień. Gdyby nie Kościół katolicki, żadnego Okrągłego Stołu by nie było. Więc nie wiem, czy pan Biedroń dobrze robi, szczując jednocześnie na swojego partnera, bo jak Okrągły Stół nieważny, to i czerwony można dobrać się do tyłka. Proszę bardzo, ja jestem za. Na początku Aleksander Kwaśniewski przemawiał z ekranu, rozdawali jabłka, no już nie ma teraz kiełbasy wyborczej, tylko jabłka wyborcze, bo kiełbasa wyborcza jest niepoprawna politycznie, zgodnie z doktryną pani Sylwii Spurek. Co ciekawe, była też kwestia budowy mieszkań, to państwo ma budować tanie mieszkania, czyli państwo ma budować dokładnie, ci deweloperzy. No ja pytam tylko, ile trzeba czekać na mieszkanie, bo jeżeli to ma być powrót do PRL-u, to pewnie 30 lat. Przypominają państwo sobie film Alternatywy 4, jak tacy urzędnicy przyszli do pana Balcerka i mu tam przydział na mieszkanie przynieśli. No i tam mówią, no ma pan mieszkanie, 30 lat pan czekał, 30 lat minęło, jak z bicza strzelił. No to tak samo pewnie będzie i w tym przypadku. Była też kwestia poruszona energetyki, czyli uniezależnienie od dostaw gazu. Rozumiem, że zerwał kontrakty głównie z Amerykanami. O węglu to już mówiłem. Likwidacja IPN-u, pewnie po co Polacy mają znać prawdę historyczną. No i była krytyka zakupu myśliwców amerykańskich, czyli pewnie będziemy kupowali od Rosji. Mówiąc krótko, zaleciało komuną, tylko trochę takiego lukru modern dodano. W zasadzie nic nowego. To, co było za komuny, to ma być teraz, tylko już teraz braki mięsa będą się nazywały jakimś tam weganizmem i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że byłem rozczarowany całą tą inicjatywą, bo spodziewałem się więcej konkretów i jakiegoś spojrzenia do przodu. Tymczasem widać było, że tam garstka sfanatyzowanych młokosów była bardzo podekscytowana tymi pomysłami. Ja jak mówię, ja jako człowiek, który zaznał PRL, to widzę, że to nie ma nic innego, jak tylko powrót do starych czasów. Pan Czarzasty w zasadzie ma jakiś sentyment do swojej młodości i chce nas spakować z powrotem w PRL-owskie tarapaty. No, w Stanach Zjednoczonych lewacy też świrują na maksa. W CNN-ie niejaki Allen Frances, były przewodniczący Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Duke'a, lewak deklarowany, powiedział, że Donald Trump będzie gorszy od Hitlera i Stalina, nawet od Mao Tse-tunga. Twierdzi, że jego prezydentura spowoduje więcej ofiar niż zarządów tych oprawców i wezwał do powstrzymania Trumpa. Dodał, że szaleństwem jest niszczyć naszą demokrację poprzez nazywanie sądów i mediów wrogami publicznymi. No całkiem jak u nas opozycja awanturuje się o tak zwane wolne sądy i o telewizję publiczną. No jestem ciekaw, czy psychiatra może zarazić się od swojego pacjenta. Widać, w Stanach Zjednoczonych już poczyniono krok w tym kierunku. I wracając do tematyki krajowej, otóż rozpoczęła się na dobre wojna obywateli RP, tej takiej organizacji awanturników ulicznych. Z kim? Z Grzegorzem Schetyną. Paweł Kasprzak, Führer obywateli RP, zamierza wystartować do Senatu przeciw panu Ujazdowskiemu, który ma reprezentować koalicję obywatelską. No, nawiasem mówiąc, jak się okazało, że Ujazdowskiego tam podszczypują jego potencjalni sojusznicy, to już zapowiedział, że mimo że jest konserwatystą, to będzie za związkami partnerskimi. No a co, czegoś nie obieca przed wyborami, co mu szkodzi. No, zarzuca pan Kasprzak Schetynie odgórne narzucanie kandydata, więc nie tylko Kaczyński jest złym prezesem. No, jakaż to nowina, wiadomo, wszyscy prezesi partii są źli. Przeciw Ujazdowskiemu protestuje też Płatek, pseudonim profesorka, powiada, wybór między PiS-em a PiS-em to żaden wybór. No, bo Ujazdowski był politykiem PiS-u. Więc PiS, PO, jedno zło? No, skąd my znamy ten slogan? Widać, niektórzy mają i prawacy, i lewacy dokładnie taką samą mentalność.
No widać, że Schetyna skutecznie spacyfikował partię Nowoczesna, ale nie docenił obywateli RP, którym niczego nie dał i się gniewają. Ulec nie wypada, a dobić ich za późno. Tak czy siak Schetyna musi wykończyć dawnych sojuszników z Kodziarskich Zadym, bo padnie ich ofiarą. Prezes może być tylko jeden. A tak w ogóle chodzą słuchy, że Jażdżewskiego podsunął Tuskowi Schetyna. Zbawca na białym koniu też został załatwiony. No chyba Grzesiek to ukryta opcja pisowska, jak niektórzy mówią. W tym tonie atakuje Schetynę też profesorka Środa i pyta, czy w PO na głowę poupadali, a może w ogóle nie mają głów. No, to już tam się robi wesoło. Widzimy, moi drodzy, że Grzegorz Schetyna będzie miał tutaj sporą opozycję w kręgach potencjalnych dawnych zwolenników. No i wojna pomiędzy Platformą, właściwie Koalicją Obywatelską, a Lewicą będzie szła na dobre, zwłaszcza w kwestiach takich obyczajówek i rozliczeń. No, dał głos oczywiście też przy okazji nasz ukochany Paweł Kukiz. Przypomina, że Witos, no bo teraz Kukiz to ludowiec, że Witos opowiadał się za okręgami jednomandatowymi, kiedy to było. Przypomina też, że w roku 2016 PSL postulowało głosowanie na nazwiska, a nie na listy, czyli tak już pokazują też tacy jowowcy pewnie. Mówi, że PSL chciało ograniczenia liczby posłów do 300, no, czyli jak będą jowy i zmniejszenie liczby posłów, czyli większe okręgi, to wiadomo, że najbogatsi wygrają. No, jak mówiłem, Kukiz był kukułczym jajem wzniesionym na prawicy i co się z niego wykluło, to wszyscy widzimy. Zresztą przed chwilą oglądałem pana Marka Jakubiaka, który w telewizji Braci Karnowskich utyskuje na Kukiza, skolką godna, mówił już 2 lata temu, wiedział, że to guzik z tego wyjdzie. No, ja panu mówiłem, że państwu mówiłem, że już 4 lata temu, że guzik z tego wyjdzie. Ale co zrobić? W Polsce najgorzej mieć rację we właściwym czasie. Bo jak jest za późno, to mądrych jest wielu. Odbyła się kolejna szwancparada w Zabrzu. Tłumów nie było, był jeden demonstrant spod tęczowej flagi. Okazało się, że nie dostał koncesji na tę hece od tych organizatorów objazdowych. Nie przyjechali do Zabrza i stwierdzili, że w zasadzie on tam nie podlega pod ich pion i to się nie liczy, to ważne tylko te ich objazdowe kabarety prowokacyjne. Także widać, że też są słuszni tęczowi awanturnicy i niesłuszni, trwa rywalizacja między nimi. Widać, ktoś otrzymał koncesję na reprezentowanie tęczowej flagi na kraj i warto się tutaj temu przyjrzeć, skąd mają pieniądze. Ja uważam, że przy okazji, skoro to był jeden demonstrant, tak uczestniczyło w jego w charakterze ochrony tam kilkudziesięciu policjantów, to myślę, że warto wprowadzić taką zmianę prawną, że ten, kto zgłasza zgromadzenie, musi podać spodziewaną ilość uczestników. Jak przyjdzie mniej uczestników niż deklarował, to powinien ponieść koszta ochrony i wtedy im się odechce tego typu figli migli. Głośno też było w ciągu ostatniego weekendu przy okazji tego spotkania G7 o pożarach w Amazonii w dniach 22-23. Było ponad 2000 pożarów w Amazonii, ale jak się okazuje w tym samym czasie w Angolii i w Kongo, w Afryce było ponad 10 tysięcy pożarów w tym samym czasie. I nikt specjalnie o tym nie gada. No ale kwestia amazońskich pożarów była podjęta na szczycie G7, no i uczestnicy deklarowali nawet pomoc dla Brazylii w wysokości 20 milionów dolarów. No to są też niewielkie pieniądze, biorąc pod uwagę, że mówiono, że tam 1/5 tlenu produkowanego na ziemi, 1/5 dwutlenku węgla, to tam jest absorbowana i wytwarzana przez lasy amazońskie i to wyceniono największe gospodarki oprócz chińskiej, zaznaczam, na 20 milionów dolarów. Cieniutko. Co ciekawe, Donald Trump jeszcze przed rozpoczęciem szczytu mówił, że warto by Rosję zaprosić. Nawet mówi, że w przyszłym roku na tym G7, który będzie w Stanach Zjednoczonych, to zaprosi jednak Rosję. Zupełnie nie wiem po co. No ale jak tak chce, to proszę bardzo, gospodarz decyduje.
ale Rosja, jako że nie została zaproszona ostatecznie, wyraża brak zainteresowania wejściem do G7. No, no pewnie, potęga się znalazła, będzie fochy strzelać. Ja przypomnę, że Rosja była w G7, właściwie w G8, w latach 97-2014 do aneksji Krymu. Ale jak to było z wejściem do tego klubu Rosji? Otóż w 97 roku Rosja otrzymała dużą pożyczkę od tych państw najbogatszych świata oraz umorzono jej długi. I na drugi dzień po otrzymaniu pożyczki poprosiła o wejście do tego klubu najbogatszych. Bardzo sprytne. Myślę sobie, że to był taki wybieg uzgodniony oczywiście, ale jak można państwo, które wówczas było w strasznym kryzysie, bo to był kryzys finansów wówczas w Rosji, zaprosić do klubu najbogatszych państw świata. Widać, walor posiadania broni jądrowej jest tutaj decydujący. Skoro mówimy o broni, no to okazało się, że nie tylko Polska popełnia podobno straszny błąd, zbrojąc się w Stanach Zjednoczonych, no bo nasi sąsiedzi Czesi zamierzają kupić w Stanach Zjednoczonych śmigłowce bojowe, firmy Bell Textron. Dostawy mają się zacząć od roku 2023. Z uzbrojeniem i wyszkoleniem wydadzą Czesi na ten cel prawie 250 milionów dolarów. Dotąd Czesi używają rosyjskie śmigłowce Mi. Po tym moim ostatnim komentarzu na tematy, jak się chronić przed burzą, to byli państwo bardzo zadowoleni z takich poradnikowej części. Postanowiłem więc skorzystać z okazji, bo wakacje się kończą, wiele osób się opalało, poruszyć też kwestię zdrowotną a propos poradnictwa. Dużym utrapieniem są nowotwory skóry. Wiele osób się opalało, także warto też zwrócić uwagę, czy nie mają państwo jakichś stanów, które mogą, prawda, zaowocować jakimś nieszczęściem w wyniku opalania. Na co warto zwrócić uwagę? Narażone są głównie takie części ciała jak twarz, szyja, ramiona, te, które oczywiście są wystawiane najczęściej na promienie słoneczne. Co ważne, im człowiek starszy, tym większe ponosi ryzyko przebywania na słońcu. Objawy. Na co zwrócić uwagę, co może nas niepokoić, z czym iść do lekarza? Perełkowy, błyszczący guzek, niewielka ranka pokryta strupkiem, który odpada i pojawia się nowy. To może trwać taki stan kilka tygodni niegojącej się ranki. Nieznikające łuszczenie się skóry też może być jakimś objawem nowotworowym. Pieprzyki czerwone, niebieskie i fioletowe, też zwróćmy na to uwagę. Uszkodzenia skóry, które nie znikają. No i warto obserwować też stare pieprzyki, zwłaszcza dotyczy osób starszych, które przez ileś lat mają jakiś pieprzyk, nagle im zacznie się rozrastać. Może zmieniać się wielkość tych pieprzyków oraz ich kształt bądź kolor. Wówczas zapylajmy jak najszybciej do lekarza, bo to może się skończyć bardzo przykro. Także przestrzegam państwa, słonko piękne niby jest, ale może być też śmiertelnie groźne. Przechodzę do kalendarium. W 1939 roku eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie wyemitowała pierwszy film Barbara Radziwiłłówna. No, moi drodzy, i to jest ten wątek właśnie efektów II wojny światowej. Gdyby nie było II wojny światowej, to pewnie dawno mielibyśmy telewizję, a nie w latach 50., także to jest też to, za co Niemcy powinni nam zapłacić. W 1943 roku partyzanci radzieccy z oddziału Fiodor Markowa podstępnie opanowali bazę oddziału AK Kmicica, działającego w rejonie jeziora Narocz. Dokonali rozbrojenia oddziału, rozstrzelali Kmicica, 56 partyzantów i 20 członków konspiracji terenowej też zamordowali. Tego samego dnia pod Ożarowem w zasadzce zorganizowanej przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Tarzana zginął Kurt Renner, był to jedyny niemiecki oficer tak wysokiego, to był generał tak wysokiego stopnia, zlikwidowany przez polskie podziemie. Wraz z Rennerem śmierć poniosło dwóch oficerów sztabowych i pięciu ochraniających ich żołnierzy Waffen-SS. W 70 roku, podczas próby porwania lecącego z Katowic do Warszawy, należącego do lotu samolotu AN-24, porywacz przypadkowo zdetonował kostkę trotylu
którą usiłował steroryzować załogę pasażerów. Rannych zostało 28 osób. Świat. W 55 roku przed naszą erą Juliusz Cezar wylądował w Brytanii. Co ciekawe, zwrócił uwagę, że mieszkańcy Brytanii mieli całe ciała wydepilowane oprócz głów, czyli brody, mieli wąsy, długie włosy, ale całe ciała mieli wydepilowane. Podobnie zresztą robili Rzymianie. No oczywiście Brytowie robili to z powodów higienicznych. W 1541 sułtan turecki Sulejman Wspaniały zdobył Budę i zaanektował Węgry. W 1789 rewolucja francuska, ogłoszono deklarację praw człowieka i obywatela. W jej treści można było wyodrębnić dwie podstawowe grupy zagadnień. Co ważne, suwerenność narodu francuskiego, trójpodział władzy, wolność słowa wyznania, prawo własności, bezpieczeństwo, opór przeciwko wszelkim formom ucisku, równość wobec prawa i sądu, nietykalność osobistą, równy dostęp do urzędów i stanowisk. Monarcha tracił pozycję suwerena, a stawał się nim naród. Postanowienia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela obejmowały równouprawnienie jedynie mężczyzn. Kobiety były pominięte. Później opublikowały Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki we wrześniu 1791. W roku 1992 premierzy Czech Václav Klaus i Władimir Meciar podpisali w Brnie umowę o podziale Czechosłowacji. Z dniem 1 stycznia 1993 powstało po raz pierwszy tak naprawdę suwerenne państwo słowackie. Urodzili się w 1943 Tadeusz Nalepa, gitarzysta, wokalista bluesowy, zmarł w 2007. W 1948 urodziła się aktorka Bożena Dykiel, a zmarli w roku 2017 Grzegorz Miecugow, dziennikarz. Jego dziadek ze strony ojca miał pochodzenie ormiańsko. Gruzińskie. Od 80 roku do stanu wojennego był dziennikarzem redakcji informacyjnej lokalnego warszawskiego radia. Po 3-letniej przerwie powrócił do pracy w radiu, został dziennikarzem Trójki. Taka była weryfikacja dziennikarzy. To nie wszyscy, ci co fikali za bardzo, to już nie wrócili do radia. Miecugów jednak wrócił. W 89 przeszedł do telewizji. Potem był w TVN-ie, od 97 razem z Tomaszem Lisem współtworzył Fakty. Co ciekawe, odszedł z redakcji na skutek konfliktu z Tomaszem Lisem, został doradcą marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. W 2011 zdiagnozowano u niego raka płuca, zmarł w 2017. To wszystkie kwestie związane z kalendarium. Jeżeli dojenie krowy to molestowanie, to karmienie dziecka piersią to pedofilia. No, można na ten temat już wiele takich ciekawostek sobie sformułować. Powiem szczerze, że obłęd lewacki no, inspirujący jest. Tak, proszę sobie kombinować, do czego to jeszcze może dojść. Proszę o komentarz słów Joanny Senyszyn. Pytanie w sprawie Joanny Senyszyn, która mówi: 4 osoby zginęły, 157 rannych. Radio Maryja broni morderczego krzyża na Giewoncie, zapowiada społeczny opór, zwłaszcza górali przed jego demontażem, zwłaszcza to, że kler i ewentualnie obrońcy krzyża wyżej niż ludzkie życie cenią szpecący widok metalowe konstrukcje. No nie będę komentować słów idiotów. No wiadomo, że jeżeli by nie było krzyża, to człowiek stojący na Giewoncie będzie najwyższym celem i też go piorun strzeli. Czerwone wierchy były porażone piorunami, a tam krzyża nie ma. Ten fanatyzm antychrześcijański lewackich kretynów sięga zenitu. Niech próbują demontować krzyż. Ja widzę, jak górale na to pozwolą. Nie ma o czym gadać, ale proszę zwrócić uwagę. Tacy kretyni kandydują do Sejmu. I tutaj mam kolejne pytanie. Co pan sądzi o kandydowaniu niejakiej Jachiry z Platformy Obywatelskiej? Oglądałem materiały, jakie produkuje ta osoba. Jeżeli to ma być taka frontwoman Koalicji Obywatelskiej, to tylko mi się przypomina to, że we Włoszech chyba w latach 80. posłanką została niejaka Cicciolina, to była węgierskiego pochodzenia gwiazda porno,
No, ta skandale robiła, ale wiadomo, że kariery politycznej nie zrobiła, tam nie była traktowana poważnie. No, ja mówię tak, no, we Włoszech mogła być gwiazda porno, posłanką, w Polsce może być idiotka, no to idziemy jakoś do Europy, ale nie ma czym się chwalić. Czy planowany bezdeficytowy budżet to sztuczka bankiera Morawieckiego, godna londyńskiego magika Rostowskiego? Przecież ciągle jesteśmy krajem zadłużonym, spłacamy zobowiązania. No proszę Państwa, ja pamiętam, że te 10 miliardów, jakie mamy teraz deficytu, to pan Szczurek zapowiadał, że będzie w tym momencie 100 miliardów. No to jakoś tam jest. Jeżeli do deficytu wliczany jest, prawda, emitowane obligacje skarbowe, no to też to jest kwestia, czy to jest dług, czy przejaw zaufania obywateli do państwa, skoro kupują obligacje, a to też jest rodzaj długu państwa wobec własnych obywateli. Także proszę sobie samemu to ocenić, tak czy inaczej te kwestie są weryfikowane także przez instytucje finansowe spoza Polski, kwestie te traktują jako rzeczywiście realne do zrealizowania, ale skoro Niemcy potrafią budżet zbilansować, prawda, no to myślę, że nasz też może wyjść na zero w końcu, po raz pierwszy od 30 lat, a 30, to nie wiem od kiedy. Ja nie twierdzę, że to nie jest możliwe. Uszczelnienie systemu podatkowego i nakręcenie koniunktury, chociażby przez programy prospołeczne, one jednak poszły te pieniądze w gospodarkę. To też trzeba na to zwrócić uwagę. I to w gospodarkę przez ludzi pracujących, bo jest niskie bezrobocie. Co innego, jak jest kupa leni i przejadają te pieniądze, to wtedy jest strata pieniądza. Jak ludzie pracujący dostają, prawda, pieniądz do puszczenia go z powrotem w gospodarkę, to takie efekty są osiągalne, czyli brak deficytu. Jak pan myśli, co się stanie z opozycją po wyborach? Jak się zachowają po przegranej? Czy opozycja przetrwa przegrane wybory? Czy nastąpi rozpad? Proszę państwa, no na pewno będą się awanturować, na pewno wiedzą, że nie mają szans na zwycięstwo, no bo jeszcze by tego brakowało. Sięgają po już naprawdę takie rezerwy, no bo Koalicja Obywatelska i PSL bierze jakichś awanturników, secesjonistów, tak zwanych śląskich, czyli jawnie niemiecką agenturę. Biorą już kogo się da, Jachirę, Volksdeutschów, rozmaitych cudaków, byle uciułać jakieś głosy, ale to się im w gówno obróci. To będzie efekt dokładnie odwrotny, bo normalni Polacy nie chcą ani utraty Śląska, ani decentralizacji państwa polskiego, ani rozbioru, ani wariatów u władzy, ani kretynek sfanatyzowanych, które nas zagłodzą. No to wiadomo, Polacy jednak są narodem rozsądnym jak trzeba, jeżeli przegapią tą szansę dziejową i nie dadzą Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwa. No to wszyscy odczujemy to. Lepiej nie ryzykować. Jak to było, że za czasów Idź Pod Prąd cisnął pan wraz z pastorem na Targalskiego, a teraz poleca jego programy? Zaraz, zaraz, moi drodzy. Ja nigdy nie byłem przeciwnikiem pana Targalskiego. Spór był między panem Targalskim a Pawłem Chojeckim. Ja polecam jego programy, ponieważ ja polecam wszystkie programy, które są ciekawe i warto takich komentarzy słuchać, ponieważ no, jest ich bardzo mało w tej przestrzeni. Ja nie pamiętam, czy jakoś szczególnie atakowałem pana Targalskiego. Tam było takie nieporozumienie natury raczej personalnej. Ja akurat z linią Targalskiego się zgadzałem, no bo to przypomnę też, jak jeszcze byłem w Idź Pod Prąd i kiedyś był taki program w telewizji, gdzie w Warszawie był pan Targalski, ja z Lublina się łączyłem, gdy prezydent Duda, prawda, nie wiem, czy wetował te pierwsze ustawy reform systemu sądowniczego, to pan Targalski to skrytykował, a ja powiedziałem to, znaczy ja pierwszy zabrałem głos, powiedziałem, że ja w tej sytuacji nie głosowałbym drugi raz, nie udzielił poparcia panu Dudzie i pan Targalski to samo powiedział z Warszawy, potem miałem Koszarniaka w telewizji przez dłuższy czas za karę. Także nigdzie to nie było zgodności zdań, także jeszcze widź pod prąd się zgadzałem z panem Targalskim, no i miałem z tego powodu przykrości. Czy uważa, zresztą ocena tego tak zwanej konfederacji, czyli rozmaitych takich pseudoprawicowych imprez, no to mamy wspólną. Ja jasno mówię, jestem zwolennikiem sojuszy z Stanami Zjednoczonymi. Zawsze to mówiłem od roku tam, no, początku mojego zainteresowania polityką, od 30 lat. Czy uważa pan, że ktokolwiek zamieszany w aferę VAT odpowie karnie, co się stało ze Smoleńskiem? No, proszę państwa, czy odpowie karnie, to mówiłem. Jeżeli znajdzie się taka wola Sejmu, odpowiednia ilość głosów, to tak. Chciałbym, żeby odpowiedzieli karnie. Wreszcie jacyś politycy w Polsce poniosą odpowiedzialność za złe rządy. Tylko tyle powiem, złe rządy.
A Smoleńsk, no co zrobimy? Polskie państwo jest zbyt słabe, żeby jednak Rosję naciskać i wyegzekwować zwrot wraku. Myślę, że dopóki będziemy państwem jeszcze tak słabo sprzęgniętym z polityką Donalda Trumpa, no to jeszcze nie mamy takiej możliwości wywierania presji. Rosja szantażuje oczywiście swoich partnerów także handlowych w rozmaity sposób. I myślę sobie, że ma tę przewagę, że to my od niej kupujemy strategiczne produkty energetyczne, a nie ona od nas. Gdyby było odwrotnie, to byśmy mogli, prawda, manipulować, zakręcać kurek i wtedy wywierać presję. Na razie takiego narzędzia Polska nie ma, ale proszę Państwa, to tak jak z Katyniem. Czy musieliśmy mieć dowody na tacy, że było tak, nie inaczej? Czy musieliśmy mieć dostęp do archiwów rosyjskich, żeby wiedzieć, kto tak naprawdę wydał rozkaz mordowania Polaków w Katyniu? Nie. I tak wszyscy wiedzieli, jaka jest prawda. Tak samo ze Smoleńskiem. Im dłużej Rosja tutaj wyprawia takie figle-migle, no to tym bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, że też ma coś na sumieniu. I ja nie potrzebuję dowodów w postaci wraku. I każdy rozsądny Polak zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja nie traktuje swoich sąsiadów po partnersku, tylko jest państwem niebezpiecznym, nieuczciwym, i wszelkimi metodami próbuje swoją hegemonię narzucać. I to jest dla nas lekcja. No i tyle. I zwłaszcza nie należy latać rosyjskimi samolotami, jak się jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Stąd chwalę zakup samolotów przez pana Macierewicza dla rządu. I chwalę zakup odrzutowców od Stanów Zjednoczonych. Czy mamy coś jeszcze? Jeszcze coś mamy, tak? Sekretariat pracuje. Mam nadzieję, że komputer nie będzie nam figli płatał. No, przy okazji, tak powiem, upominam się uniżenie o 5-złotowe wpłaty tygodniowe. No właśnie, czy będzie faktura dla Niemiec za odszkodowania wojenne, czy PiS się rozmiękczy? No, rząd, że tak powiem, na razie to się mocno stawia. Ciekaw jestem, czy podczas wizyty Donalda Trumpa za kilka dni ta kwestia będzie podjęta. Donald Trump tutaj tę kwestię będzie nam wspierał, saportował, no to mamy szanse duże. Ja podkreślam, tu chodzi o budżet niemiecki, trzyletni budżet Niemiec. Tych pieniędzy nie dostaniemy na raz. Jeśli już, to jak mówię, można upomnieć się o to, żeby zasypywać tę dziurę ZUS-owską, to jest, jeśli nie mylę, 40 miliardów rocznie do ZUS-u jest z budżetu dopłacane. To jest dużo pieniędzy. Także na raz nie dostaniemy tych pieniędzy od Niemiec, wiadomo, by zbankrutowali. Myślę, że to na wiele lat można rozłożyć, na przykład na, no nie wiem, 20, 30 albo ileś, żeby tam i też nam niepotrzebne bankructwo Niemiec, skoro mamy powiązane gospodarki. Ale żeby przez ten czas zasypywać dziurę ZUS-owską tymi pieniędzmi od Niemiec, jednocześnie móc śmiało zreformować ZUS, no bo inaczej się nie da. ZUS będzie coraz większym obciążeniem naszego budżetu. I dopóki nie będziemy mieli możliwości zamknięcia tego, zasypania tej dziury ZUS-owskiej, to bardzo trudno jest obniżyć same składki ZUS-owskie. Także myślę, że to trzeba połączyć, rozłożyć na wiele lat, znaleźć sojusznika w Donaldzie Trumpie w tej kwestii i jakoś to z Niemcami załatwimy po dobroci. Rozumiem, że to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Spotykamy się jutro o godzinie 19:30, czyli troszkę wcześniej. Dziękuję, że wytrwaliście tak późnej pory. Dzisiaj byłem w Warszawie, jak Państwo wiedzą, w programie pana Archonias. To też i podróż, i gorąco jestem troszkę zmęczony. Cały czas, chociaż jest coraz lepiej z podróżowaniem, no bo już to tam 2 godziny z niewielkim hakiem zajmuje dojazd. Tak czy inaczej. Byłem w programie, będę teraz co tydzień i przynajmniej do końca roku tego kalendarzowego będę miał okazję być w telewizji publicznej co poniedziałek. Zachęcam też do oglądania i widzimy się jutro. Życzę Państwu dobrej nocy. Czołem Wielkiej Polsce!